No i teraz spróbujemy sobie przetestować nowy termostat, ponieważ są opinie, że te termostaty nie trzymają, nawet nowe, dobrej temperatury. Dlatego zamiast robić od razu, to sprawdzę go sobie tutaj w wodzie i zobaczę, czy jest w ogóle wart zakładania. Jeśli się okaże, że nie jest, to go po prostu oddam i pominę trochę roboty. Także ja go sobie tu układam na czymś w odpowiednim położeniu. Tak, żeby można było tam zajrzeć, czy się już otworzył. I ja sobie wymyśliłem, że dam do środka jakieś źródło światła. Nic lepszego nie wymyśliłem. Miałem po prostu taką lampeczkę drzwiową, gdzieś tam kiedyś kupiłem, chińską. Rzucę ją tu do środka. Ona będzie sobie tu świecić, a jak zrobi prześwit z tej strony, to już będę widział, że termostat przynajmniej zaczął się otwierać, bo nie znaczy, że już będzie otwarty. No i żeby zmierzyć temperaturę, ale w termostacie, nie w wodzie tutaj na dnie, bo to będzie inna temperatura, ale w termostacie tutaj jest ważne, będę sobie tutaj termometrem mierzył w środku tę temperaturę. Także nalewam wody i próbuję ten termostat zagotować. No i termostacik się już grzeje. I jak się zagrzeje tutaj do, powiedzmy, nie wiem, 80 stopni, to ja sobie to tam już włożę i będę patrzył tutaj do środka, czy będzie widać światełko. Można sobie zgasić światła, będzie ciemniej, będzie lepiej widać. Tak to sobie wymyśliłem i czekamy, aż się zagrzeje. No na razie odkładamy na magnesik, żeby nie świeciło. No i już tu widać, że temperatura dochodzi do 85 stopni, a termostat jest jeszcze zamknięty, czyli chyba będzie ok, tak mi się wydaje. Ściemnimy sobie światło. I termostat jest jeszcze całkiem zamknięty. Jeszcze go chwilę wyciągnę. No już 88, ale to może być różnica pomiaru między czujnikiem termostatu a tym termometrem takim kuchennym. No i słuchajcie, na moim termometrze to już nic nie widać, ale tutaj było około 95 stopni, jak zaczęły się tutaj pojawiać pierwsze prześwity. Tak. O, teraz widać, już całkiem dobrze świeci, więc termostat się otwiera. Już zapalimy sobie światełka. Także jest ok. Mój termometr cały zaparował w środku, ale około 95 stopni zobaczyłem, że on się otwiera, bo te 88 stopni, zakładam, że to nie jest temperatura, przy której on się zaczyna otwierać, tak? Tylko on ma tyle trzymać silnika. Dlatego może tak być, że ten czas może jest po prostu, reakcja jest opóźniona. On się otworzy, zacznie otwierać na 90 kilka, po czym się schładza, otwiera, przymyka i tak to działa. Także na pewno nie będzie się otwierał zbyt szybko ten termostat, który tutaj gotuje, i śmiało można go zakładać. Gdyby wyszło mi za mało temperatury, suszę, pakuję, oddaję, bez zbędnej roboty. Widzę, że ta lampeczka to jest taka, mówię, na szybko, ale aż się przytopiła przy temperaturze stówki, to już ona, widać, że nie przetrzymuje tej temperatury, ale termostat jest otwarty, widać, tam świeci, temperatura jest około stówki, widzimy, woda się gotuje, nie? Ale parzy się już tam. Dobra, także ja to gaszę. Tak można sprawdzić. Zapraszam Was na mój kanał. Tam możecie zobaczyć różne rzeczy, które robię. Czasami nietypowe, jak widać. Więc polecam. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć. No i teraz już mogę szybko powiedzieć, jak to wygląda podczas jazdy. On doszedł do 91, po czym spadł na 86 i znowu wzrost 8,8 i już teraz podczas jazdy normalnej 88-87 stopni. Także jest jak najbardziej okej.